z zasadami, czy też z przepisami ustawy o zgromadzeniach. Tak dobrze rozumiem? Tak świadek powiedział. Proszę Wysokiego Sądu, chciałbym, żeby to było mocno zaprotokołowane. Ustawa wyraźnie precyzuje, że nie dotyczy to tylko zgłoszonego zgromadzenia. Przedstawiciel Urzędu Miasta. Dobrze, czy jakieś pytania, panie Słonowski? Ale to tak a propos. Później. No, to nie a propos. To jeżeli pytania, bo chcemy puścić świadka już, jeżeli, bo mamy do przesłuchania kolejnych. Jeżeli pytania są, taka jest tak. kolejność. Czyli jeszcze mam jedno pytanie. Stwierdził pan, że jakkolwiek nie jest to tak naprawdę przedmiotem postępowania. Czy oprócz hałasu, które pan tutaj podkreślił, zachowanie uczestników było w jakiś sposób naganne, czy odpryskliwe, czy to, co nie mieściło się w tak zwanych normach dobrego obyczaju ze strony uczestników w kontakcie z wami jako policjantami, czy innymi służbami, które łącznie ze Strażą Miejską znalazły się na miejscu zdarzenia. Wysoki Sądzie, odpowiadam, policja nie jest pokrzywdzona takim zachowaniem. Pokrzywdzona może być tylko osoba, która informuje policję o czymś takim. Pozostałe okoliczności, jak mogę, to mogę nie komentować. Może być tylko osoba, która... Osoba fizyczna, nie policja. Fizyczna, która czuje się pokrzywdzona takim zachowaniem, tak? Ja dziękuję, proszę. Dobrze. Dziękuję bardzo świadkowi. Świadek jest wolny. Poczeka pan, panie Oku. Ogłosimy, sąd ogłasza w tej chwili, zarządza 5 minut przerwy. Dobrze? Dobrze. Przerwie się. Tak, tak. Dziękuję. Świadek jest wolny. Tak, służbowy samochód. Jak tam baterie się nie widzą? Dobrze, na jakiś komentarz, panie Waldku? Ja chciałbym złożyć oświadczenie i chciałbym złożyć wniosek, tylko musiałem ustalić z drugą stroną, z panem Andrzejem, żeby już więcej nie przesłuchiwać panu świadków, że wystarczy nam przesłuchanie dowódcy i będziemy chcieli zrezygnować z dalszego słuchania panów policjantów, bo dowódca bardzo wyczerpująco odpowiedział na pytania naszej strony i poinformował sąd. No dobrze, no to szybciej. Cieszymy się bardzo. A ci